Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl, ukośnik tchnienie grozy. Mikołaj Gogol Szynel Część trzecia Ani nie spostrzegł, jak odbył długą drogą i znalazł się w departamencie. W szatni zdjął szynel, obejrzał go ze wszystkich stron i polecił szczególnej opiece woźnego. Nie wiedzieć jakim cudem, wszyscy się wnet dowiedzieli w departamencie, że pan Akakiusz ma nowy szynel i stara kapota już nie istnieje. Wszyscy w jednej chwili wybiegli do szatni, żeby obejrzeć nowy szynel pana Akakiusza. Zaczęli mu winszować, wiwatować, że początkowo uśmiechał się tylko, lecz potem zrobiło mu się nawet wstyd. Gdy zaś wszyscy, obstąpiwszy go, zaczęli mówić, że trzeba nowy szynel oblać, że pan Akakiusz powinien wyprawić dla wszystkich przyjęcie, stropił się zupełnie. Nie wiedział, gdzie się podziać, co odpowiedzieć i jak się wykręcić. Cały w pąsach ją, nawet zapewniać prostodusznie, że szynel nie jest wcale nowy, że to tylko tak, że to stary szynel. W końcu któryś z urzędników, zdaje się nawet jakiś pomocnik referenta, zapewne w tym celu, żeby pokazać, iż nie jest ani trochę dumny i zdaje się nawet niższymi od siebie, powiedział: Niechże tak będzie. Ja zamiast pana Kakiusza robię przyjęcie i proszę wszystkich dziś do siebie na herbatkę. Tak się zresztą składa, że akurat obchodzą dzisiaj imieniny. Naturalnie, że urzędnicy złożyli natychmiast życzenia pomocnikowi referenta i ochoczo przyjęli zaproszenie. Pan Akakiusz chciał się jakoś wymigać, ale zakrzyczeli go, że to niegrzecznie, że to po prostu wstyd i hańba i już żadną miarą nie mógł odmówić. Zresztą zrobiło mu się teraz przyjemnie. Myślę, że dzięki temu będzie miał możność przespacerować się i wieczorem w swym szynelu. Cały ten dzień był w ogóle dla pana Kakiusza niby wielkie, uroczyste święto. Wrócił do domu w różowym humorze. Zjął szynel i powiesił go troskliwie na ścianie, napawając się raz jeszcze widokiem sukna i podszewki, po czym umyślnie wyciągnął dla porównania swoją kapotę, która się rozłaziła doszczętnie. Pojrzał na nią i nawet się roześmiał cóż za olbrzymia różnica a potem jeszcze podczas obiadu wciąż się uśmiechał, gdy uprzytomnił sobie stan, w jakim popadła kapota. Zjadł obiad na wesoło i po obiedzie nic już nie pisał, żadnych papierów, a troszkę leniuchował rozkosznie w łóżku, dopóki się nie ściemniło. Wreszcie, nie marudząc, ubrał się, wdział szynel i wyszedł na ulicę. Gdzie mieszkał urzędnik, który zaprosił swych kolegów, nie możemy niestety wskazać. Pamięć zawodzi nas i wszystko, co się znajduje w Petersburgu, wszystkie ulice i domy, tak się nam pokiełbasiły w głowie, że bardzo trudno jest wydobyć stamtąd coś w należytym porządku. Jakkolwiek się rzeczy mają, pewne jest tylko to, że urzędnik mieszkał w lepszej dzielnicy miasta, a więc wcale nie blisko pana Akakiusza. Najpierw musiał pan Akakiusz przebywać jakieś ulice opustoszałe, nikle oświetlone, lecz potem, w miarę jak się zbliżał do mieszkania urzędnika, ulice stawały się bardziej ożywione, ludniejsze i jaśnie oświetlone. Coraz częściej migali przechodnie, trafiały się nawet damy pięknie wystrojone, u mężczyzn widziało się kołnierze bobrowe, coraz rzadziej napotykało się tych woźniców z przedmieść, co to mają drewniane, Kratowane sanki, nabijane błyszczącymi ćwiekami. Przeciwnie, wciąż pędzili chwatcy sankarze w aksamitnych czapach koloru malinowego, w saniach lakierowanych, osłoniętych skórami niedźwiedzi i mknęły ulicą, wiszcząc kołami w śnieg. Karety o kozłach ozdobnych. Wszystko to było dla pana Akakiusza nowością. Od kilku bowiem lat nie wychodził wieczorami z domu. Z zaciekawieniem przeto stanął przed oświetlonym oknem sklepowym, żeby obejrzeć malowidło wyobrażające piękną kobietę, która zdejmowała bucik, ukazując tym sposobem całą nogę. Owszem, zupełnie niebrzydką. Za jej plecami wysunął głowę przez drzwi drugiego pokoju mężczyzna z bokobrodami i piękną hiszpanką pod dolną warką. Pan Akakiusz. Pokiwał głową, uśmiechnął się i poszedł dalej. Dlaczego się uśmiechnął? Czy dlatego, że zetknął się z rzeczą nieznaną, która wszelako każdy jakoś odczuć potrafi? Czy też pomyślał tak, jak myśli wielu innych urzędników? Ależ ci Francuzi, co tu dużo gadać? Jak już coś takiego zrobią, to już rzeczywiście tego ten. A może nawet nie pomyślał tak. Niepodobna przecie wleść człowiekowi w duszę i wywiedzieć się wszystkiego, co myśli. Nareszcie dotarł pan Akakiusz do kamienicy, gdzie mieszkał pomocnik referenta. Pomocnik referenta żył na wielką stopę. Na schodach paliła się latarnia. Mieszkanie było na pierwszym piętrze. Przedszy do przedpokoju, pan Akakiusz zobaczył na podłodze szeregi kaloszy. Pomiędzy nimi na środku stał samowar, sycząc i puszczając kłęby pary. Na ścianach wisiały szynele i płaszcze. Niektóre z nich miały nawet kołnierze bobrowe albo aksamitne klapy. Za ścianą słychać było hałas i gwar, który raptem stał się wyraźny i dźwięczny. Gdy się drzwi otworzyły i wyszedł lokaj z tacą zastawioną opróżnionymi szklankami, garnuszkiem do śmietanki i koszyczkiem słucharków. Urzędnicy Snajdrze zebrali się już dawno i wypili pierwszą szklankę herbaty. Pan Akakiusz powiesił własnoręcznie swój szynel, wszedł do pokoju w jednym mgnieniu zamajaczyli przed nim urzędnicy. Fajki, świece, zielone stoliki, a uszu jego mętnie dobiegała urywana ze wszystkich stron brzmiąca rozmowa, oraz łoskot przesuwanych krzeseł. Zatrzymał się niezdarnie na środku pokoju, usiłując pomyśleć o tym, co ma zrobić. Lecz już go zauważono, przyjęto okrzykami i wszyscy udali się natychmiast do przedpokoju, żeby obejrzeć znowu jego szynel. Pan Akakiusz zawstydził się poniekąd, ale jako człowiek szczerego serca nie mógł się nie cieszyć, widząc jak wszyscy chwalą szynel. Wkrótce, ma się rozumieć, wszyscy porzucili jego i szynel. I zwrócili się jak trzeba ku stolikom przeznaczonym do wista. Wszystko to, hałas, rozgwar i ciżba wszystko to wydawało się jakoś dziwaczne panu Akakyszowi. Nie wiedział po prostu, jak się zachować, gdzie podziać ręce, nogi i całą swoją postać. W końcu przysiadł się do graczów. zaglądał w karty, patrzył jednemu po drugim w twarzy. I po pewnym czasie zaczął ziewać, czując nudę, zwłaszcza, że dawno już minęła pora, kiedy wedle zwyczaju kładł się spać. Chciał się nawet pożegnać z gospodarzem, ale go nie puszczono, mówiąc, że trzeba będzie koniecznie z powodu nowego nabytku wychylić kielich szampana. Po godzinie podano kolację złożoną z winegretu, cielęciny na zimno, pasztetu, pierożków i szampana. Pana Akakiusza zmuszono do wypicia dwóch kielichów, po których uczuł, że w pokoju zrobiło się weselej. Nie mógł wszelako w żaden sposób zapomnieć, że już dwunasta i od dawna czas do domu. Żeby gospodarzowi nie strzeliło do głowy zatrzymywać go, wymknął się ukradkiem z pokoju. Odszukał w przedpokoju swój szynel, stwierdził nie bez żalu, że się poniewiera na podłodze, otrzepał go, zdjął z niego najdrobniejszy pyłek, włożył na siebie. I zszedł po schodach na ulicę. Ulice były jeszcze oświetlone. Tu i ówdzie malutkie kramiki, owe stałe kluby pospólstwa i wszelkiej czeladzi były otwarte. Inne, acz zamknięte, z których sączyły się strugi światła poprzez długie szczeliny w drzwiach, dawały do poznania, że i one nie są pozbawione towarzystwa, że dziewki służebne i słudzy kończą tu jeszcze swoje rajcowanie. Pogrążając swych chlebodawców, w pełną zdumienia nie wiedzą co do miejsca swego pobytu. Pan Akakiusz kroczył w najprzyjemniejszym nastroju. Pobiegł nawet niespodziewanie i nie wiedzieć czemu za jakąś damą, która minęła go jak błyskawica, a której każda część ciała wibrowała niezwykłym ruchem. Jednakże zatrzymał się natychmiast i poszedł dalej znowu spokojniutko, Dziwiąc się sam, skąd mu się nagle zebrało na taki truchcik, wkrótce zaczęły się ciągnąć owe ulice pustynne, które nawet w dzień są niewesołe, cóż dopiero wieczorem. Teraz stały się jeszcze bardziej głuche i odludne. Latarnie migotały coraz rzadziej, widocznie wydzielono mało oliwy. Ukazały się rzędy drewnianych domostw i płoty. Ani żywej duszy dookoła. Skrzył się tylko śnieg na ulicach, i czerniały posępnie, śpiące z zamkniętymi okienicami, niżutkie lepianki. Pan Akakiusz doszedł do miejsca, gdzie ulicą przecina olbrzymi plac z ledwie widniejącymi po jego drugiej stronie domami plac, który zionął straszliwą pustką. Daleko, Bóg wie gdzie, mrugało światełko w jakiejś budce. Stojącej, zda się na końcu świata. Wesołość poczęła jakoś opuszczać pana Akakiusza. Wstąpił na plac nie bez mimowolnego lęku, jak gdyby jego serce przeczuwało coś niedobrego. Obejrzał się za siebie i na wszystkie strony istne morze dookoła niego lepiej nie patrzeć pomyślał i szedł, zamknąwszy oczy, a kiedy je otworzył, żeby Sprawdzić jak daleko do końca placu zobaczył zaraz przed sobą, przed samym nosem, jakiś ludzi wąsatych, co za ludzi tego już nie mógł odróżnić. Mgła przysłoniła mu oczy, w piersiach coś zaomotało. Toż to mój szynelik, powiedział jeden z nich głosem grzmiącym, chwytając pana Akakiusza za kołnierz. Pan Akakiusz chciał już krzyknąć: gwałtu, rety! gdy drugi przytknął mu do ust pięść, prawie tak wielką, jak urzędnicza głowa, mówiąc tylko Ano krzyknij! Pana już czuł tylko, jak zdjęto z niego szynel. Dano mu kopniaka, że padł plackiem na śnieg. I nic już więcej nie czuł. Gdy po kilku chwilach oprzytomniał i zerwał się na nogi, nikogo już nie było. Poczuł, że jest zimno, a szynela nie ma. Zaczął krzyczeć, lecz głos zda się nawet nie myślał o tym, żeby dolecieć do krańców placu. Zrozpaczony, nie przestając krzyczeć, puścił się przez plac wprost na budkę, przy której stał stójkowy i oparszy się o swoją halabardę, patrzył, jak się zdaje z ciekawością, chcąc wybadać, po kiego diabła pędzi do niego z wrzaskiem człowiek. Pana kakiusz Przybiegłszy do niego, począł się drzeć. Zadyszanym głosem dlaczego śpi, nic nie uważa, nie widzi, jak rabują człowieka. Strójkowy wytłumaczył, że nic nie widział, że widział tylko jak pana Kakiusza zatrzymało na środku placu dwóch ludzi. Sądził jednak, że to jego znajomi. Niech wtedy pana Kakiusz, zamiast wymyślać na próżno, uda się jutro do naczelnika cyrkułu, to naczelnik znajdzie tego, co skradł Szynal. Pana już przyleciał do domu w zupełnym nieładzie. Włosy, które w niewielkiej ilości krzewiły mu się jeszcze na skroniach i potolicy, potargały się zupełnie. Pierś, boki i cały pantalony miał w śniegu. Jego stara gospodyni, słysząc straszliwy łomot w drzwi, zerwała się z łóżka i w pantoflu na jednej tylko nodze biegła otworzyć, skromnie przytrzymując ręką na piersiach koszulę. Otworzywszy, żachnęła się, widząc pana Kakiusza w takim stanie. Kiedy zaś opowiedział jej, co się stało, plasnęła w dłonie, mówiąc, że trzeba iść wprost do komisarza, bo naczelnik cyrkułu krętacz przyobieca i będzie zwodził. Najlepiej więc iść do komisarza, bo to nawet jej znajomy. Dlatego, że Anna, która przedtem była u niego za kucharkę, poszła teraz za niankę do komisarza i że ona go nawet często widuje, jak przejeżdża obok ich domu. I co niedziela bywa w cerkwi, gdzie się modli przykładnie, a jednocześnie spogląda wesoło na wszystkich, więc z tego wszystkiego widać, że musi to być dobry człowiek. Po wysłuchaniu tych rad smutny pan Akak już powlókł się do swego pokoiku. Jak tam spędził noc, niech osądzi ten, kto umie wejść w położenie bliźniego. Nazajutrz z rana udał się do komisarza. Powiedziano mu, że śpi. Przyszedł o dziesiątej, powiedziano znowu: śpi. Przyszedł o jedenastej, powiedziano: Nie ma komisarza w domu. Przyszedł w porze obiadowej, ale kanceliści w poczekalni nie chcieli go żadną miarą wpuścić, chcąc się koniecznie dowiedzieć, po co przychodzi, w jakiej sprawie, co go sprowadza i co się stało. W końcu pan Akakiusz po raz pierwszy w życiu. Objawił stanowczość i powiedział wręcz, że musi widzieć osobiście komisarza, że kanceliści nie mają prawa go nie dopuszczać, że przyszedł z departamentu w sprawie urzędowej i że jak się na nich poskarży, to dopiero zobaczą. Temu kanceliści nie ośmielili się już opierać i jeden z nich poszedł zameldować. Wiadomość o zarabowaniu szynela przyjął komisarz jakoś nadzwyczaj dziwnie. Zamiast zwrócić uwagę na sedno rzeczy, zaczął wypytywać pana kakiusza. A dlaczego tak późno wracał do domu? A czy nie wstępował po drodze gdziekolwiek? A może był w jakim nieodpowiednim zakładzie? pana kakiusz tak się zmieszał i zawstydził, że wyszedł od niego nie mając ani kształt pewności, czy sprawa szynela otrzyma należyty bieg. Dnia tego pana kakiusz nie był w urzędzie. Po raz pierwszy w tym życiu. Na drugi dzień zjawił się blady i w swej starej kapocie, która stała się jeszcze bardziej godna pożałowania. Opowieść o zrobowaniu szynela, acz znaleźli się tacy urzędnicy, którzy nie mieszkali tym razem śmiać się z pana Kakiusza, wzruszyła jednak wielu. Postanowiono doraźnie zrobić na niego składkę, ale zebrano jakąś drobnostką, ponieważ urzędnicy znacznie się przedtem nadszarpnęli. Złożywszy się na kupno portretu dyrektora i jakiejś książki, zaproponowanej przez naczelnika wydziału, który był przyjacielem jej autora. Zebrana więc kwota okazała się drobiazgiem. Ktoś, powodowany współczuciem, postanowił przynajmniej pomóc panu Akakiuszowi dobrą radą, tłumacząc mu, żeby nie chodził do naczelnika cyrkułu, dlatego że aczkolwiek może się to zdarzyć, naczelnik cyrkułu chcąc zyskać uznanie z wierzchności. Odnajdzie jakimś cudem szynel, jednakowoż szynel pozostanie w rękach policji, dopóki pan Akakiusz nie podłoży dowodów prawnych, że jest on jego własnością. Lepiej więc, żeby się pan Akakiusz zwrócił do pewnej znacznej osobistości, że owa znaczna osobistość, po skomunikowaniu się z kim należy, może wpłynąć na to, by rzecz wzięła obrót pomyślny. Trudna rada. Pan Akakiusz odważył się iść do znacznej osobistości. Jakiego rodzaju była i na czym polegało stanowisko znacznej osobistości, pozostaje to do dziś dnia nieznane. Musimy tylko nadmienić, że znaczna osobistość dopiero od niedawna stała się znaczną osobistością, przetem zaś była osobistością nieznaczną. Zresztą urząd, jaki ten dygnitarz piastował, nie był poczytywany za znaczny w porównaniu z innymi, bardziej jeszcze znacznymi. Ale zawsze się znajdzie takie, grono ludzi dla których znaczne bywa to, co w oczach innych jest nieznaczne. Co się tyczy naszego dygnitarza, starał on się podnieść swoje znaczenie za pomocą wielu rozmaitych środków. Mianowicie, zarządził, żeby niżsi urzędnicy witali go już na schodach, gdy przychodził do pełnienia swych czynności, żeby się nikt nie ośmielał wchodzić wprost do niego, lecz żeby wszystko się odbywało wedle surowych przepisów. Pomocnik referenta miał składać meldunek referentowi. Referent zastępcy sekretarza albo w razie czego samemu sekretarzowi. I żeby już tą drogą sprawa dochodziła do samej osobistości. Tak oto Święta Róż zarażona jest naśladownictwem. Każdy podrzeźnia i małpuje swego naczelnika. Powiadają nawet, że... Jakiś radca tytularny, gdy zrobiono z niego kierownika jakiejś niewielkiej kancelarii, natychmiast wniósł tam przepierzenie. Nazwał to gabinetem przyjęć. I postawił drzwiczek jakiegoś woźnego w czerwonym kołnierzu ze złotą naszywką, który ujmował za klamkę i otwierał drzwiczki interesantowi. Aczkolwiek w gabinecie przyjęć z ledwością mogło się zmieścić zwykłe biurko. Nawyki i zwyczaje znacznej osobistości były skomplikowane. Podstawę surowość. Surowość, surowość, jeszcze raz surowość mawiał zazwyczaj, patrząc znacząco w twarz temu, do kogo się zwracał. Aczkolwiek do prawdy nie było do tego najmniejszego powodu, ponieważ dziesięciu urzędników, z których się składał cały mechanizm rządzący jego kancelarii, miało i tak należnego stracha. Zoczywszy go z daleka, wszyscy rzucali pracę i czekali, postawię na baczność, dopóki pan naczelnik nie przejdzie przez pokój. Jego powszednia rozmowa z podwładnymi nacechowana była surowością i składała się zazwyczaj z dostojne systemu i majestatyczne, lecz nie tego dygnitarza stanowiła trzech zdań. Jak pan śmiesz? Czy pan wiesz, z kim mówisz? Czy pan rozumiesz, kogo masz przed sobą? Poza tym... Był to w gruncie rzeczy człowiek dobry, koleżeński i uczynny, ale tytuł ekscelencji zbił go zupełnie z pantałyku. Otrzymawszy go, jakoś się zabłąkał, wykoleił i nie wiedział zgoła, co zrobić ze sobą. Jeśli mu się zdarzyło być w towarzystwie równych sobie, był jeszcze człowiekiem jak należy, porządnym pod niejednym względem, nawet nie głupim. Ale gdy się znalazł w otoczeniu ludzi, choć o jedną rangę niższych, Stawał się do niczego, milczał i budził po prostu litość, tym bardziej, iż są. Czuł, że mógł spędzać z nimi czas nieskończenie milej. Z oczu jego wyglądała nieraz chęć wzięcia udziału w jakiejś zajmującej rozmowie, prowadzonej w jakimś kółku, lecz powstrzymywała go myśl, czy to wypada, czy mu to nie przyniesie ujmy, czy nie za wiele poufałości, czy nie narazi na szwang swojego dostojeństwa? Skutek tych rozważań był taki, że dostojnik pozostawał w stanie mrukliwości, wydając z siebie z rzadka jakieś dźwięki jednozgłoskowe. I zyskał tym sposobem opinię najnudniejszego człowieka. Przełożył Jerzy Wyszomirski. Czytał Jacek Brzezowski.